Cześć czołem drodzy widzowie, przepraszam was, że długo nic nie dodawałem, niestety chorowałem. Na pocieszenie powiem wam, że czasu tego nie zmarnowałem tylko na jedzenie leków jak cukierki oraz zmęczenie się z gorączką, ale też kiedy poczułem się trochę lepiej nadrobiłem braki i poczytałem książki, na które nie miałem wcześniej czasu. Kupuję praktycznie hurtem co tylko zobaczę zawsze w księgarni w tematyce Legionów Polskich. No i wydał w styczniu pan Andrzej Chwalba książkę Legiony Polskie. Postanowiłem poczytać. No i jest rozdział, w którym są opisane różne sprawy związane ze sportem, kulturą, edukacją i innymi rzeczami niezwiązanymi stricte z walką czy polityką. No i jest tam magiczne zdanie to jest problem praktycznie wszystkich publikacji o legionach nie kojarzę jakiejś, która by go inaczej pokazywała ten temat. I w 1916 roku we wsi Maniewicze na Wołyniu legioniści założyli klub, który w przyszłości przeistoczył się w Legię Warszawa. Nie spotkałem się jeszcze, żeby gdzieś w jakiejś publikacji to było dokładnie opisane, a stwierdziłem, że choć sam y, nie interesuję się zbytnio sportem, to historia powstania Legii, jej uwarunkowania nie tyle sportowe, co raczej wojskowo-polityczne są na tyle dla mnie interesujące, że chcę się tym z Wami podzielić. A czy to będzie ciekawe? Przekonajcie się sami. Serdecznie zapraszam. Piłka nożna, podobnie jak inne tego typu rodzaje aktywności, jest znana ludzkości od setek jak nie tysięcy lat. Lecz dopiero w drugiej połowie XIX wieku przybrała taką formę, jaką znamy dziś. Złożyło się na to wiele czynników, ale myślę, że najważniejszym było to, że sport ten był prosty i tani, a był bardzo potrzebny w czasach rewolucji przemysłowej. Piłka nożna przyjęła się najlepiej, bo jak już powiedziałem, wystarczy mało miejsca, szmaciany gałgan, no i przy minimum umiejętności każdy ma szansę. Trochę tą piłkę pokopać. Zaczęły się rozwijać kluby, zaczęto spisywać reguły, powstawały federacje. I tak od 1900 roku piłka nożna stała się dyscypliną olimpijską. W Polsce futbol bardzo się spodobał i kluby piłkarskie, podobnie jak ochotnicze straże pożarne, jak różne organizacje działające przy parafiach i inne tego typu oddolne społeczne inicjatywy, momentalnie stały się oazami polskości dlatego że tam kibicowało się swoim, działało się razem ze swoimi, trenowało się też między sobą. No i czasem w meczu na wyjeździe można było dowalić tym drugim, których nie lubiliśmy. Na przykład Austriakom, Czechom, Niemcom, Rosjanom, czy tam kto się nawinął. Dlatego nasi zaborcy raczej krzywym okiem patrzyli na tego typu działalność, bo wiedzieli, że mogą być z tego kłopoty, ale tej rozpędzonej machiny nie dało się zatrzymać. Sport rozwijał się jak na drożdżach. Aż nadszedł sierpień 1914 roku. Wybuchła I wojna światowa. Piłsudski wezwał członków różnych organizacji paramilitarnych typu Strzelec, drużyny Bartoszowe, Soku etc. do Krakowa i sformowano pierwszą kompanię kadrową, która miała pomaszerować na Kielce i wywołać antyrosyjskie powstanie. Jednakże nic z tego nie wyszło i tylko dzięki wielu bardzo skomplikowanym zabiegom politycznym powstrzymano Austriaków przed rozwiązaniem tej organizacji jako polskiej awantury i udało się wymusić na wiedeńskich parlamentarzystach, żeby poparli pomysł stworzenia legionów polskich. Piłsudskiemu się to niezbyt podobało, bo kłóciło się to z jego zamiarami politycznymi, no ale lepszy ryc niż nic. Powstały legiony, z y, pierwszej kompanii kadrowej sformowano pierwszą brygadę, zaczęto formować drugą brygadę. Pierwotnie miały być dwa legiony: zachodni i wschodni, zachodni w Krakowie, wschodni w Lwowie. No, ale Lwów bardzo szybko Rosjanie zajęli. Dlatego ci, co się ewakuowali z Lwowa po uzupełnieniu stanów osobowych stali się zalążkiem drugiej brygady, lecz ich pozłości wysłano daleko Hen w Karpaty, żeby bronili przełęczy przed rosyjską kawalerią, która jakby dokonała przełamania, to zalałaby Węgry. Chciano, żeby Polacy nie walczyli razem z pierwszej i drugiej brygady, bo bano się, że ci z pierwszej będą radykalizować tych z drugiej, a Aok, czyli austriacki sztab główny, miał trochę inne plany wobec nas, bardziej instrumentalne. No ale to jest wielka polityka, a w pierwszej brygadzie, w tym pierwszym okresie, kiedy najwięcej ludzi się zaciągało i formowano te oddziały, to trzon tej organizacji stanowiły wszelkiej maści niebieskie ptaki. Studenci, uczniowie, artyści, sportowcy, tego typu ludzie. No i właśnie bardzo często się zdarzało w Krakowie, w Lwowie, w mniejszych miastach i miasteczkach, że całe drużyny futbolowe zaciągały się do legionów. Jako że przed wojną już były to pewne takie osadniki patriotyzmu. To bardzo dobrze to działało. No i nie wszyscy zdążyli do pierwszej brygady, która zaraz poszła w Królestwo Polskie walczyć z Rosjanami. Do drugiej brygady wysyłanie uzupełnień utrudniano, ale już wiosną 1915 roku wybrano Piotrków, obecnie zwany Trybunalskim. Oczywiście woleliśmy, żeby pozwolono nam w końcu wkroczyć do Warszawy, ale Warszawa znalazła się w strefie okupacyjnej niemieckiej, a Berlin nie był absolutnie skory do tego, żeby cokolwiek nam pomagać w sprawie polskiej. Dlatego wybór padł na Piotrów, który mieścił się w generalnym gubernatorstwie lubelskim, czyli w okupacji austriackiej, no i tam zaczęto formować trzecią brygadę. Do trzeciej brygady zaciągnął się wtedy Antoni Poznański, sławny przedwojenny piłkarz, najbardziej znany z gry w klubach krakowskich, człowiek z ambicjami, który dostał pracę przy komendzie Legionów. Nasi sojusznicy nie ufali nam, uważali, że żołnierz polski legionista to jest taki anarchista, romantyk, człowiek o małej wartości bojowej. Kiedy my, dla odmiany na Austriaków, mówiliśmy od koloru ich flagi i opasek glandwery, czarno-żółte dziady. No i zaproponowano mecz. Było to bardzo popularne i wszystkie armie ówczesne świata przychylnym okiem na to patrzyły, ponieważ żołnierz, żeby nie gnił cały czas w okopie i nie był zestresowany, to dobrze było, żeby raz na jakiś czas na zapleczu frontu pokopał piłkę albo obejrzał mecz, pokibicował, bo to dobrze działało zarówno na zdrowie i tężyznę fizyczną, jak i na morale. Postanowił więc Poznański sformować drużynę. A jako że sam był przedwojennym piłkarzem, to miał pomysł jak zrobić mocną drużynę. No przecież nie mógł ryzykować w meczu towarzyskim z Landwerom, że Austriacy wygrają. Legiony musiały być górą, więc trzeba było zmontować mocny skład. Więc wykombinował sobie coś takiego. Zrobił listę, na której spisał nazwiska znanych mu i zapamiętanych piłkarzy z klubów krakowskich oraz lwowskich, którzy byli przed wojną dobrymi zawodnikami. Z listą tą zaznajomił zaufaną grupę żandarmów. Bo każdy, kto przyjeżdżał do Piotrkowa, wyjeżdżał z Piotrkowa, bądź był tu tylko przejazdem i chciał skorzystać z toalety, albo zjeść, albo się przespać, musiał przejść przez dworzec kolejowy. Wysłali więc żandarmów na dworzec, no i tam wypatrywali znanych przedwojennych piłkarzy, którzy się zaciągnęli do legionów. No i tak na przykład zrekrutowano doktora Stanisława Mielecha. Który wysiadł sobie kulturalnie z pociągu, idzie peronem i nagle ktoś go łapie za ramię z tyłu, mówi, a obywatel to kto i dokąd? No i wiecie, szczególnie ci z was, którzy spotkali się z żandarmerią, wojskową służbą wewnętrzną albo jakąkolwiek inną formacją, różnie na nich się mówi, ogólnie z wymiarem wojskowo-policyjnym, że nie jest to spotkanie miłe. Raczej żandarmów nikt w wojsku nie kocha. No więc zimny pod go oblał, ale o co chodzi? No czy pan Stanisław Mielech? No tak, zgadza się. Pan pójdzie z nami. Otóż, a tu jestem aresztowany? Czy wszystkiego dowie się pan w swoim czasie? Proszę iść. No to on już sobie pewno myślał, nie tylko on jeden, że no to się wkopałem: albo będzie areszt, albo rozstrzelają przez pomyłkę od razu. Nie wiadomo, co zrobią. Doprowadzili go do komendantury miasta, wprowadzili do pokoju, zamknęli drzwi. Pod oknem stoi jakiś facet, jakiś kurde w mundurze z dystynkcjami. Odwraca się, bach. A to antek poznański. I on mówi, servus, słuchaj, montujemy w piotrkowie drużynę piłkarską, bo będzie meczyk z landwerą i trzeba żółto-czarnym dziadom dowalić. Wchodzisz w to? Wiecie, chyba to jest w ogóle świetna zagrywka psychologiczna, bo chyba każdy po tym, jak został najpierw nastraszony, że o, jest tu pan aresztowany, tutaj idziemy, prowadzimy, nie wiadomo co się stanie, a nagle mówią, chcesz pokopać piłkę? No to każdy jeden mówił peweks. No i udało mu się zmontować w krótkim czasie bardzo mocny skład złożony w większości z przedwojennych zawodowych bądź yy, półamatorskich zawodników. I w meczu towarzyskim oczywiście naszym sojusznikom spuściliśmy manto. Dlatego też uznano, że taka drużyna przy komendzie legionów to jest dobry sposób także żeby propagandowo podbudować morale legionów, że mamy mocną drużynę. No ale Przyszedł lipiec 1915 roku i trzecia brygada musiała opuścić Piotrków i pomaszerować na wschód, na front. Pierwszy raz od powstania listopadowego Polacy mieli dostać swój odcinek frontu. Miał być kawałek, ten jeden malutki kawałek kreski na mapie zwany Frontem Polskim. Spotkały się tam jesienią 1915 roku wszystkie trzy legionowe brygady. I kiedy tylko uporaliśmy się z najtrudniejszym zadaniem, czyli wyrzuceniem wszystkich Moskali za stochód i za Styr, zrozbudowano ziemianki, okopy, zbudowano stanowiska. No i kiedy już byliśmy gotowi na odparcie ataku Moskali i nadeszła zima i było wiadomo, że przez parę miesięcy będzie spokój na froncie, no to na zapleczu opowiadam o tym z detalami w filmie o bitwie pod Kostniuchówką, link będzie w opisie. To zbudowano całe miasteczka, w których były polskie szkoły, były polskie teatry, biblioteki, szpitale i cała masa innych instytucji. Także kluby sportowe. I w takim oto magicznym miejscu drużyna Antka Poznańskiego rozpoczęła sezon wiosną 1916 roku od meczu z drużyną lokalnych harcerzy, który wygrali. Następnie był mecz z drużyną Zakładu Sanitarnego. Tutaj już nawet mamy wynik, było 7 do 0 dla drużyny Poznańskiego i w każdym następnym meczu drużyna albo wygrywała, albo remisowała, także mieli naprawdę dobrą długą passę. No i w trakcie tej pasy pojawił się problem, bo na drużynę mówiono tak po prostu drużyna komendy legionów. No ale była potrzeba, żeby jakąś nie ci od komendy, tylko żeby była własna nazwa dla takiego klubu, który nomen omen, odnosi sukcesy. Członkowie klubu myśleli, kombinowali, proponowali, ale koniec końcu wybrano propozycję właśnie doktora Mielecha, który w tamtym czasie już nie był tylko doktorem, ale także plutonowym, by nazwać klub Legia. Właśnie od legionów polskich. No i bardzo się to wszystkim spodobało. Wymyślili też sobie własne stroje, własne yy, godło. Stroje były białe z naszytem w poprzek czarnym pasem, co nawiązywało do lwowskiego klubu Czarni, który był wtedy uznawany za najstarszy klub w Polsce piłkarski. No, było też wielu piłkarzy z Lwowa, więc chcieli jakoś to podkreślić. No i wykombinowano, więc było paru zdolnych krawców. Różnymi metodami zdobyto od y, handlarzy z Kowla i okolic y, materiał. Uszyli stroje i byli gotowi na sezon piłkarski. No i te mecze cieszyły się bardzo dużą popularnością, zresztą sam Piłsudski we swoich wspomnieniach mówił o tym, że to jest jakaś mania: minimum raz w tygodniu, w niedzielę po południu. A czasem, jak już była wiosna 1916 roku i spokój na froncie się przedłużał, to bywało tak, że codziennie gdzieś w jakimś pułku, w jakimś batalionie w innej kompanii rozgrywano mecze towarzyskie. No ale Sielanka się musiała w końcu skończyć. Latem 1916 roku Rosjanie podjęli ostatnią i największą ofensywę na froncie wschodnim, i piłkarze Legi, jako że nie byli tak jak dzisiaj, że są w klubie, to ty tylko tutaj kopiesz piłkę i niczym więcej się nie przejmujesz. Nie, nie, oni byli normalnymi żołnierzami, więc jak Moskale atakowali, to podobnie jak reszta legionistów musieli z karabinem w ręku odpierać ich ataki, ewakuować rannych, musieli przebijać się do swoich, no i też brali udział w krwawych walkach na Wołyniu. Po tym, jak wycofano się te kilkanaście kilometrów na zachód i powstrzymano Moskali, no to wtedy Berlin stwierdził, że jednak, ej, ej, ci Polacy to z nich coś może być. Więc Niemcy postanowili Austriakom odebrać sprawę Polską i dalej sobie rządzić nią po swojemu. I wtedy właśnie dopiero zgodzili się na to, na co nie chcieli się zgodzić w 1914 i 15 roku: na to, żeby wojsko polskie, czyli legiony, wkroczyły do Warszawy. Gdy w końcu z początkiem grudnia 1916 roku polskie oddziały przedefilowały ulicami Warszawy, to do miasta wprowadziła się legia. Swój pierwszy mecz w stolicy rozegrali z Polonią, remisując 1 do jednego. Lecz niestety w 1917 roku nie mogli zbyt wiele pograć, ponieważ już na horyzoncie pojawił się kryzys przysięgowy. Trzeba było złożyć przysięgę na dwóch cesarzy, niemieckiego i austro-węgierskiego. A jako, że sam Piłsudski już złożył dymisję i stwierdził, że to jest hucpa i nie warto dalej kontynuować yy, czynu legionowego, ponieważ jak Niemcy już to przejęli, to na pewno nas wykorzystają jako mięso armatnie. I żołnierze bardzo się bali, że jak zgodzą się na tą przysięgę, to Niemcy mogą podstępem zapakować ich do wagonów i wywieźć na front zachodni. A Polacy w walce z Anglikami i Francuzami nie mieli najmniejszego interesu. Rosję zaś toczyła rewolucja za rewolucją, wojna za wojną, wewnętrzna, zaczęli się rozpadać. Najpierw była rewolucja lutowa, potem pojawili się bolszewicy, więc nie było absolutnie sensu nastawiać się na to, że coś więcej na wschodzie uda się ugrać. Żołnierze pierwszej oraz trzeciej brygady odmówili przysięgi, brygady rozwiązano, formacje te się rozpadły, a jako że y, piłkarze Legii wywodzili się z trzeciej brygady, to podzielili los swoich kolegów i także klub uległ rozkładowi. Powrócił parę lat później, w marcu 1920 roku, już w Niepodległej Rzeczpospolitej, i wielu członków pierwszego składu znów spotkało się razem, ale nie w strojach klubowych, nie na boisku, tylko w mundurach z karabinami w ręku w okopach wojny polsko-bolszewickiej. Nie wszyscy niestety przeżyli, niektórzy zginęli chwilę po wojnie, jak na przykład właśnie Antoni Poznański, który rozbił się i zginął w katastrofie lotniczej, ale klub reaktywowano, nazwano go Legia Warszawa i Związał się już na zawsze z Warszawą, a także na długie lata z wojskiem. I pozwolę sobie na drobną uszczypliwość. Jako klub wojskowy, legia zawsze, zarówno w Drugiej Rzeczpospolitej, jak i w okresie PRL-u, mogła sobie pozwolić na wybieranie najbardziej obiecujących zawodników. Zawsze wszędzie mieli swoich informatorów, którzy wiedzieli, gdzie, kiedy do wojska z poboru pójdzie młody chłopak, który gdzieś tam w Polsce w jakimś klubie naprawdę nieźle kopał gałę. No i kiedy przyszedł do wojska, to mogli mu zaproponować, przecież nie musiał siedzieć w Żaganiu, w Leźnicy czy gdzieś tam indziej, mógł pojechać do Wielkiej Warszawy i kopać piłkę w Legii. I jest to w pewnym sensie chichot historii, bo w ten sposób Legia została sformowana, gdzie wojsko mając pewne atuty, których inne kluby nigdy by nie miały, mogło sobie wybrać najlepszych zawodników. No, ale od nie wiem w sumie ilu lat, bo akurat tym się nie interesowałem, ale Legia jest klubem już niewojskowym, jest klubem takim jak każdy inny. Zmieniły się przez te wszystkie lata barwy, yy, zmieniła się symbolika, ale L ku pamięci Legionów Polskich pozostało. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historyjki. Chciałem o tym opowiedzieć, bo nie pierwszy raz czytam książkę o Legionach Polskich i zawsze jest tylko jedno zdanie. I w Maniewiczach na Wołyniu powstała Legia. Koniec, kropka. A jest to troszkę bardziej rozbudowana historyjka. Ja też zresztą jeszcze wszystkiego na ten temat nie wiem. Mam nadzieję, że podobało Wam się, jak w inny sposób rozwiązałem problem dźwięku i innymi urządzeniami. Idę montować, idę kręcić dalej. Dziękuję i pozdrawiam, cześć.